właśnie w tym okresie właśnie zadebiutowałam, mając 15 lat. W Lublinie wychodziło takie pismo młodzieżowe w Słońce, którego byłam jedną z redaktorek, bardzo poważną, z warkoczykami, dwoma kluczykami. I tam zamieściłam swoje pierwsze wiersze. Przy czym jeden z tych wierszy ktoś przesłał Józefowi Czechowiczowi, który w tym czasie także był w Lublinie i był takim no bardzo, bardzo lubianym i bardzo szanowaną postacią, a sam właściwie troszkę się schodził leniwie po tym Lublinie, ale wszyscy go rozpoznawali. Podobnie jak drugiego poetę, to był Józef Łobodowski, zupełnie inny temperament, inna poetyka. Ale chciałabym tu powiedzieć, że wychowałam się w mieście, w którym sprawy kultury były bardzo doceniane, że elita, nawet tacy ludzie, którzy byli właścicielami jakichś dużych sklepów na przykład, albo lekarze, ksiądz, który był od spraw etnografii znakomity. I to było bardzo piękne. Ja się z tym zetknęłam właśnie poprzez brata, z którym łączyły mnie także bliskie związki z naturą. Właściwie między innymi on wtedy także bardzo dużo natury fotografował, a ja pisałam sporo wierszy, w których natura odgrywa dużą rolę, ale na przykład na obecnym etapie tego już prawie nie mam. To są wiersze bardziej refleksyjne, inaczej pisane, zupełnie inne spojrzenie na świat. W tym okresie chyba nic takiego szczególnie ciekawego nie było. Mój ojciec się ożenił i ja byłam razem z nimi. Moje rodzeństwo wyfrunęło już z domu. Wszyscy się zajęli swoimi zawodami albo nauką, to znaczy właśnie medycyna. Mój brat i moja siostra, która chodziła do takiej wyższej szkoły pielęgniarskiej imienia Florence Nightingale w Warszawie. A po drugiej stronie właśnie ten mój brat i ja stanowiliśmy stronnictwo artystyczne, jakbyśmy się śmieli.